Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki będzie króciutki filmik. Pokażę Wam, jak giąć drut, giąć stelaże za pomocą takiej oto giętareczki. Bierzemy sobie kawałek drutu, troszkę go prostujemy. Musi być wyprostowany. I umieszczamy go tutaj w giętarce. I teraz wystarczy przekręcić pyk w jedną stronę. Tutaj w drugą stronę i mamy kółeczko zrobione, mamy coś takiego i teraz odmierzamy sobie na drugą stronę. Ja już wiem, ile to po prostu będzie, już mam odmierzone dawno. Bierzemy sobie, wkładamy tutaj drut i zaginamy. Pyk. Teraz przekładamy go tutaj na drugą stronę i zaginamy. Pyk. Tutaj odcinamy troszkę za długie końce. Proszę zwrócić uwagę, jak mamy piękne kółeczka porobione. Teraz możemy to jedynie przygiąć dodatkowo kleszczami i będziemy mieć idealny stelaż do woblerów. Wracając do giętarki, składa się ona z trzech elementów. Z takiego talerzyka wraz z taką rączką oraz tutaj takiego jakby bolca z takim drugim mniejszym bolcem, gdzie wkładamy drut pomiędzy i to nam się zagina, oraz takiej podstawy. Możemy to przekręcić, aby nam nie latało, więc widać, widzimy tutaj solidne materiały wykonania. Robota jest bardzo dobrze zrobiona. Proszę. Rączka